skomplikowana logistyka, bardzo skomplikowane meteo. Jak to się wszystko uda? Ale nie mamy szczepineski do Artura. No. Idzie nowa masa, zobaczymy co nam przyniesie. Masa dla mas. Jest upał, wiatr jakby trochę niestety osłabł, ale zobaczymy. Też długo nie zabawili. Połóż skrzydło! Skrzydło połóż! Klapę masz. Klapa, założoną. Klapa jak cholera. Chilloutowy spacerek. O. Przecież teraz nic nie wieje prawie. To się nazywa łapać wiatr w żagle. Słońce się zakryło, może trochę okiełzna tą termikę. Ale rozewa. O to chodzi. O, kamień mają. Się trochę zrobiło wysokości, ale no nie wiem czy odlatywać. Kusi. Takiego nie chcemy na takiej wysokości nikczemnej. Fajnie było. Za pierwszym razem nas wyłomotało, a teraz bardzo fajna termiczna zabawa. A wy się dalej trzymacie. Ja też jeszcze. To trzeba mieć w mózgu.
prawo, bilecie. To prawie dobrze. Młodzież. Jeden grzebie, drugi grzebie. To była moja ulubiona mucha. Matka! Proszę! No co się dziwią, w końcu przyjechałem. Kawa, herbata i tak dalej, to lepiej pojechać do hotelu i za 30 zł. Operation failed. Gdzie się nie pojedzie, to Gostynin. Oj tam, oj tam. Kolejny dzień. Pokłońmy się wielkiemu kwadratowi. To jest maszyna dla tych, którzy nie wiedzą, że nad tymi lasami da się na glajcie przelecieć. Gwint. Jak on mi otworzył te drzwi, to ja do Taxing for takeoff. Bo nie miałem gdzie wyjść, tam po prostu było bajerów wszystkich. Tyle awaria. Jest zła faza. Tamten też nisko. Dobra, ja tu idę podtrzymać. Dobry! Już? To trzeba, bo nie przeskoczę tych lasów. Takim pitu się boję. Ktoś leci równolegle. Ale się chmurki wypłaszczkają. Jak chcę pofilmować, to coś się dzieje. Jest, trzeba rzucić. Nawet gdybym wtopił, to i tak dzień udany. Wielka dziura. Wyjej, ale jest chmurka, która rokuje, jak mi klapnę za nisko. Squidzik. Musi gdzieś być komin, skoro tak wyje. Przecież nie lecę z wiatrem. To jest 15 km. Pode mną jest linia kolejowa. Może polecę wzdłuż niej na wszelki wypadek. Co za widoczki. Tu jeziorko. Tam chyba jest pociąg, może się tego trzymać. Tam jest Sempulno i PKP. O, niestety musimy dzisiaj wracać do domu daleko. Jej dylemat. Czy napierać dalej, czy lądować przy PKP. Teraz fajna popołudniowa termika. Las pachnie. Będzie komin. No, gdzieś.
jechać. Chłopaki już polądowali. O, jeden przy aucie. Siuda leci po kilometry. Latawiec z drugiej strony leci też po kilometry. A mnie czas zakręcać, żeby zdążyć jeszcze tego samego dnia do Domciu. Chyba będziemy kończyć tu gdzieś. Znowu w czarny idę. Jakaś łączka by się przydała, za bardzo nie ma. O kurde, jakie głębokie te pokrzywy. No ładnie. Ale troszkę mnie te zielska zaskoczyły, myślałem, że są płytsze. Koło 10 metrów. O, jest ok. Lokalesi fajnie pomogli wyjść stamtąd, a tu taka łączka. A z góry to tak nie wyglądało fajnie. Chłopaki już po mnie jadą. Nie wysłali mnie na PKP ani na taksówki. No, idę ku asfaltowi, to jest piękne, lejcenia. Ludzi się poznaje fajnie. W tym roku mam wakacje jak Japończyk, 2 dni. Ale jakie? Dopiero teraz GPS uznał, że lokales miał rację, jeśli chodzi o wybór drogi. O salvatore!